Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Marta Eichstedt i mam przyjemność poprowadzić prezentację w czasie tejże konferencji pod tytułem Zdobądź i utrzymaj uwagę uczestników webinarów i warsztatów online. Moi koledzy Piotr i Krzysztof zrobili genialny wstęp do tego, co ja będę prezentowała, bowiem ja przygotowałam dla Państwa dwa takie case study z życia wzięte. Krok po kroku przejdziemy przez dwa szkolenia. Jedno szkolenie to będzie warsztat online, a drugie webinar. I zanim przejdę już do meritum, to muszę się Państwu wytłumaczyć, dlaczego z moich ust padają takie słowa jak webinar, a nie webcast i co mam na myśli, mówiąc warsztat online. Być może część z Państwa śledziła w internecie naszą dyskusję, w której brałam ja udział, między innymi Piotr, który przed chwilą tutaj prezentował, i parę innych osób. I okazało się, że potrzebujemy właśnie zdodefiniowania sobie, co my mamy na myśli, mówiąc webinar, webcast czy warsztat online. Ponieważ ja wywodzę się, czy tego fachu prowadzenia szkoleń w sieci uczyłam się w Niemczech, no to tak zaczęłam stosować słownictwo, które tam obowiązuje, czyli zamiast webcast, to ja mówię webinar i finalnie doszliśmy do porozumienia, że no okej, webcast, webinar, niechże to będą słowa, które oznaczają ten sam sposób pracy w sieci, ten sam sposób pracy szkoleniowej. Czyli przypomnijmy sobie, mówiąc webinar czy webcast, mam na myśli szkolenie, którego celem jest przekazanie pewnych treści szkoleniowych. Jest to spotkanie czy szkolenie, można powiedzieć, że dowolnie dużej grupy osób, a interakcja w czasie takiego szkolenia jest stosunkowo mała. Też będę o tym mówić, jakie narzędzia trener prowadzący właśnie taki webinar czy webcast ma do dyspozycji. I padło również z moich ust drugie słowo, czyli warsztat online. I mówiąc warsztat online, mam na myśli taką formę szkoleniową, która jest organizowana dla małej grupy osób, czy to będzie będą cztery osoby, czy będzie ich 6 czy 8, to jest ta skala. I co ważne, to celem takiego szkolenia jest nie tylko przekazanie pewnych treści szkoleniowych, tak jak w wypadku webinaru, ale również przećwiczenie. I tutaj automatycznie musimy pracować z dużo większą interakcją, z dużo większą ilością narzędzi, które daje nam do dyspozycji oprogramowanie. Tak więc dwa przypadki, dwa case study i zobaczycie Państwo krok po kroku, jak można takie szkolenia zrealizować. Nawiążę również do tego, o czym mówili Piotr i Krzysztof, o tym, że tak to jest, że jak się siedzi przy tym komputerze, czy w biurze, czy w domu i słucha tego szkolenia, to bardzo chętnie odjeżdżamy myszką w kierunku naszej poczty mailowej, a to sprawdzimy, co na jakimś portalu piszą w nam w wiadomościach, no a jeszcze Facebook, Kusi i parę innych oprogramowań i portali. I drodzy Państwo, ja również padam ofiarą takiego multitaskingu i ponieważ tych webinarów w tygodniu odwiedzam kilka z ciekawości zawodowej, to rzeczywiście zauważam, że szczególnie takie webinary, gdzie tematy mnie tak nie do końca interesują, ale jestem tam, żeby zobaczyć, jak to robią inni, no to tak koncentrację tracę niekiedy po 20 minutach, już mi jest bardzo trudno się zmusić, żeby być tam obecnym. I jak mówi jeden z guru webinarów, Roger Kerville, który dzisiaj będzie zresztą tutaj na tej konferencji z nami obecny poprzez webinar nadawany gdzieś tam z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, z multitaskingiem nie wygramy. I to jest ta zła wiadomość. Ale jest też dobra wiadomość, a mianowicie taka, że trenerzy prowadzący webinary i warsztaty online mają bardzo dużo narzędzi, które oferuje oprogramowanie i dzięki tym narzędziom są w stanie utrzymać uwagę właśnie uczestników albo tych, którzy nam odeszli do poczty mailowej i innych atrakcyjnych miejsc w sieci, z powrotem przyciągnąć. Co więcej, oprócz
możliwości, jakie daje oprogramowanie, trenerzy również mają swoją wirtualną mowę ciała, która jest rzeczywiście niezmiernie ważna w sytuacji, kiedy uczestnicy są gdzieś tam, rozproszeni po całej Polsce czy po całym świecie, oglądają naszą prezentację, słuchają naszego głosu i tutaj absolutnie przyłączam się do zdania Piotra i Krzysztofa, którzy bardzo Państwu polecali zostanie dzisiaj z nami na drugą część naszej konferencji i wysłuchanie, jak robi to Roger i parę innych osób, które mogą o sobie też powiedzieć, prowadzę webinary od 10 lat. I drodzy Państwo, zanim przejdę do szczegółów tych dwóch programów szkoleniowych, to prosiłabym, żeby przez całą moją prezentację przyświecało nam takie pytanie, po co ja to robię? Jaki jest cel mojego warsztatu online czy mojego webinaru? Bowiem, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, z czym uczestnicy mają wyjść, tudzież wyłączyć komputery po naszym warsztacie czy webinarze, to w zależności od tego, takie dobierzemy narzędzia, taki zestaw narzędzi i taką ilość narzędzi. Tak więc to pytanie po co, niech nam przyświeca cały czas. Co więcej, te szkolenia, te programy szkoleniowe, które ja Państwu zaprezentuję, nie są jedynymi prawdziwymi i prawidłowymi odpowiedziami na pytanie, jak prowadzić warsztat online, na przykład na temat wprowadzenia czy zaprezentowania systemu oceny rocznej w przedsiębiorstwie, a właśnie taki case study dla Państwa przygotowałam. I żeby był też kontekst, to powiem Państwu, dlaczego taki temat. Ja też mam przyjemność prowadzić szkolenia tradycyjne. I jakiś czas temu z koleżankami realizowałyśmy dla jednego z naszych klientów taki cykl szkoleń odświeżający wiedzę menadżerów na temat systemu oceny rocznej. Temat bardzo popularny i tu mam do Państwa pytanie, proszę o podniesienie ręki te osoby, w których firmach taki system oceny jest. Dziękuję serdecznie. Widzę, że większość albo no 70% z Państwa podniosło rękę. A drugie pytanie do tych osób, które podniosły rękę. W ilu firmach z Państwa tutaj obecnych taki system oceny był wprowadzany poprzez szkolenia, bądź odnawiana była wiedza poprzez szkolenia? 2-3 osoby? Zdecydowanie mniej. Ja się cieszę w takim bądź razie, bo mam nadzieję, że też właśnie taka prezentacja dzisiaj przyczyni się do tego, że szczególnie firmy, które działają w dużym rozproszeniu w Polsce, zachęcą się do wytestowania właśnie warsztatu online jako formy szkoleniowej, która taki system oceny może w firmie czy wprowadzić, czy właśnie rewitalizować, czy odświeżyć wiedzę. Pierwszy cel to zapoznać uczestników z takimi zasadami naszego systemu oceny w firmie. Drugi cel to wypracować pewne rozwiązania. Jak Państwo wiecie, takie systemy oceny często legną w gruzach w przedsiębiorstwach, ponieważ wszyscy znają zasady, mniej bądź lepiej. No i już w realizacji, w praniu dochodzi do różnych nieprzyjemnych rozmów między pracownikami a menadżerami, bo tak naprawdę zapomniano o tej części miękkiej, jak taka rozmowa powinna przebiegać, jak się do niej przygotować, jak powinien być przygotowany menadżer, jak powinien być przygotowany pracownik, czego może jedna i druga strona od siebie oczekiwać. A więc jednym z celów takiego warsztatu było wypracowanie pewnych rozwiązań, na przykład na temat, jak przygotować się prawidłowo, ja jako menadżer, jak powinienem się przygotować do takiej rozmowy i jak powinien się pracownik przygotować i jak mu o tym powiedzieć. I kolejny cel to przećwiczyć pewne aspekty związane z systemem oceny. Tutaj akurat chodziło o to, że klient miał taki problem. W ramach tej ankiety oceniającej było takie pytanie, no jakie masz propozycje, drogi menadżerze, drogi pracowniku, jakie macie propozycje, jak rozwijać twoje kompetencje? No i życie pokazało, że 100% menadżerów wpisywało szkoleniami.
No a jak Państwo wiecie, szkolenia to nie jedyna metoda rozwijania kompetencji i tak naprawdę jest to jedna najprawdopodobniej z około 20 metod, które warto i trzeba stosować. Tutaj nie muszę Państwu chyba wspominać, że udział w projektach wewnątrzfirmowych, czy udział w jakichś negocjacjach, czy zmiana stanowiska, czy nowe obowiązki, to choćby takie proste przykłady działań, które powodują wzbogacanie kompetencji pracownika, a nie są to szkolenia, bo nie zawsze one są po prostu potrzebne. No i przechodzimy do programu. To jest slajd. Tutaj Państwo widzicie ekran z takiego niemieckiego software'u do prowadzenia warsztatów online webinarów. On się nazywa Spreed. Też wystąpił na liście Piotra i Krzysztofa. Ja bardzo lubię ten program. Teraz jeszcze jakieś 2 tygodnie temu, czy nawet tydzień temu ukazał się właśnie update i to jest to też, o czym Piotr z Krzysztofem mówili, że rzeczywiście te update'y się pokazują bardzo regularnie. Ja bym powiedziała, raz na pół roku jest coś nowego, coś fajnego, więc ten rynek trzeba śledzić. No i zobaczmy teraz, jak to jest z tą aktywnością uczestników. Wstęp do szkolenia, mała grupa, rozproszona po całej Polsce. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście jednym z takich uczestników. Cóż może zrobić trener, żeby nas od razu zaangażować? Ano oprócz przedstawienia programu, który oczywiście wiąże się z tym, że uczestnicy muszą wysłuchać tego programu, to oczywiście musi zaprezentować uczestnikom program. Też Piotr z Krzysztofem o tym mówili, że ważne jest, aby uczestnicy się komfortowo czuli w takim oprogramowaniu, żeby nie mieli jakichś obaw, że o matko, jak ja tu coś kliknę, to mi się wszystko wyłączy i wyjdę na idiotę, że się wyłączyłem razem z całym programem. Wszystkie programy w zasadzie do warsztatów online są podobnie wyposażone. Aczkolwiek detale najczęściej różnią je, ale te detale są dopiero odkrywalne po testowaniu i tutaj również przyłączam się do zdania moich kolegów, którzy nawoływali Państwa do testowania tych programów. Tutaj strzałeczka pokazała taki może mało widoczny słowo question z takim niebieskim kółkiem i znakiem zapytania. To akurat w programie Spreed jest miejsce, gdzie ukryte są takie bardzo fajne ikonki pozwalające komunikować się grupie z trenerem. Akurat nie mam tutaj, znaczy jest taki ekran, który jest gdzieś tam dalej w mojej prezentacji, jest ta lista rozwinięta. Trener ma do dyspozycji zawsze taką listę iluś tam ikon. Takie ikony oznaczają tak, nie, mam pytanie, mam problem, muszę wyjść. W niektórych oprogramowaniach, między innymi Spreed teraz właśnie rozszerzył tą listę o oklaski, uśmiech. Do czego one służą? I tutaj od razu już trener, tłumacząc właśnie do czego, tak jak ja Państwu, może poprosić o kliknięcie. To teraz wszyscy kliknijmy na przykład mam pytanie. A do czego one służą? One służą do tego, żeby się nie przekrzykiwać w internecie, nie przekrzykiwać się w sieci. Pewnie Państwo znacie na przykład z takich telekonferencji skype'owych sytuacje, kiedy każdy chce coś powiedzieć, to niestety siedząc przy swoim komputerze nie widzimy, że ktoś po drugiej stronie nabiera oddech w piersi i chce coś powiedzieć. Ta mowa ciała tutaj nie istnieje, w związku z tym często tak jest, że wchodzimy sobie w zdanie, w słowo. W związku z tym takim prostym sposobem metodycy i producenci oprogramowania rozwiązali problem na przykład takich pytań. Czy wszyscy mnie dobrze słyszą? Jeśli tak, to proszę kliknąć na ikonę tak. I wtedy ci, którzy klikną na ikonę tak, wiemy, że nas słyszą, a ci, którzy klikną na nie, nas nie słyszą. Również można to wykorzystać w czasie szkolenia. Wyobraźcie sobie Państwo takie pytanie już w toku szkolenia, w trakcie szkolenia. Czy uważasz, że do rozmowy oceniającej z pracownikiem należy się wcześniej przygotować? Jeśli tak, to kliknij tak, a jeśli nie, to nie. I w tym sposobem, ponieważ te ikonki, o tutaj widać to, ups,